Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Znamy finalistów Pucharu Polski pod okręgu Legnica. W wielkim finale zagrają rezerwy Zagłębia Lubin i Kuźnia Jawor. Awans rezerw Zagłębia do decydującego o trofeum meczu spotkania nie jest niespodzianką. W półfinale rozgrywek miedziowi rozbili Pogoń Góra aż 5-0. Kuźnia Jawor sprawiła natomiast niespodziankę i wygrała pokarny w Chocianowie ze Stalą. Zagłębie jest z tym faworytem od momentu, gdy w 1-8 pokonało rezerwy Miedzi Legnica, więc tutaj nie ma żadnych niespodzianek, bo być nie mogło. No, wysoka wygrana z Złotoryją, potem z Pogonią Góra, a jeśli chodzi o drugi mecz półfinałowy, to na pewno zapowiadało nam się bardzo wyrównane spotkanie i takie też było. No, 2-2 w regulaminie. W nowym czasie, potem rzuty karne. No, Stal pokonała po rzutach karnych w ćwierćfinale Mewę Kunicę, teraz musiała uznać wyższość Kuźni Jawor. No i czekamy na ten mecz finałowy, który odbędzie się w środę, no bo liczymy, że no, Kuźnia będzie potrafiła się w jakikolwiek sposób postawić Zagłębiu. Finałowe spotkanie pomiędzy Zagłębiem drugim Lubin a Kuźnią Jawor transmitowane będzie w TV Regionalna. Tą transmisję planowaliśmy jeszcze zdecydowanie wcześniej niż wybuchła pandemia w Polsce, więc miało być to fajny dodatek. No a w tym momencie, gdy wchodzą w grę różne zobostrzenia, tych kibiców będzie mogło wejść trochę mniej na stadion, no to na pewno będzie to okazja szczególnie dla kibiców Lubinie i Jaworzy do zobaczenia tego spotkania, ale myślę, że także w całym regionie to jest najbardziej pożądane spotkanie, no bo finał Pucharu Polski na szczeblu podokręgu, no to jest ten najważniejszy mecz w całym sezonie i wiele osób z całą pewnością usiądzie przed telewizorami, no i mam nadzieję, że na stałe ta transmisja wpisze się w nasz kalendarz corocznych imprez. Mecz finału Pucharu Polski pod okręgu Legnica odbędzie się w najbliższą środę w Chojnowie. Początek o godzinie 18. W meczu 10. kolejki pierwszej ligi rugby Miedziowi Lubin przegrali na własnym boisku z Legią Warszawa. W ostatnim spotkaniu sezonu na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej Lubinianie ulegli ekipie ze stolicy różnicą 5 punktów 17-22. Rywalizacja miała zacięty przebieg i tak naprawdę każda z drużyn mogła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ostatecznie na stadionie Regionalnego Centrum Sportowego Legia Warszawa odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie. Bardzo ciężki mecz, wszystko ważyło się co do ostatniej sekundy, było na styku, no udało nam się wygrać tymi 5 punktami, ale naprawdę ciężkie warunki tutaj gospodarze nam postawili. Lubinianie byli faworytem spotkania, jednak nie przełożyło się tak na końcowy rezultat. Kilka niewymuszonych błędów i niedokładnych akcji sprawiło, że Miedziowi zeszli z placu gry pokonani. Końcówka zawsze jest taka nerwówka, że ciężko utrzymać emocje na wodzy i często popełnia się błędy właśnie w końcówce. I tak jak powiedziałem wcześniej, przez te błędy no niestety przegrywamy. Meczem z Legią Warszawa Miedziowi Rugby Lubin zakończyli pierwszy historyczny sezon w pierwszej lidze. No jak już jest koniec, trzeba się teraz trochę odpocząć i przygotować do następnego sezonu. Był to pierwszy sezon nasz w pierwszej lidze, także jak na pierwszy sezon w pierwszej lidze uważam, że i tak bardzo dobrze, żeśmy zagrali. Oczywiście był to rok pełen bardzo dobrych lekcji ze strony innych drużyn, już bardziej doświadczonych. Myślę, że w następnym sezonie zagramy dużo, dużo lepiej. Lubinianie ostatecznie zajęli 5. miejsce w tabeli. W restauracji Centrum Kultury Muza w Lubinie odbył się wieczór autorski Stanisława Gładysza. Trener boksu promował swoją książkę pod tytułem Zapomniani. Przede wszystkim, co podkreśla mocno sam szkoleniowiec, było to jego spotkanie ze swoimi zawodnikami. Spotkanie, na którym było dużo wzruszeń, wspomnień osób, które już odeszły, ale także łączenie pokoleń, bo oto mieliśmy zawodników z lat 70., 80., a młode obecnie pokolenie pięściarskie reprezentował Szymon Mazi ze Stowarzyszenia Boks Lubin. Jednym z głównych adresatów tej książki miał być Wieś. Ta książka mogła do Wieśka jeszcze trafić. Różne zbiegi okoliczności spowodowały, że trochę w wyniku wojny przyspieszyłem wydanie tej książki na teraz, a nie na styczeń, luty przyszłego roku, bo tak to wszystko się zapowiadało. Jest mi cholernie głupio, że akurat nie oszukujmy się, nie piękniejszy przedstawiciel historii Zagłębia. Jest to bardzo ciekawe przeżycie. Pierwszy raz uczestniczę w takim spotkaniu. I z tego, co teraz
odsłuchuję te wywiady, te opowiadania, to jest warto tego posłuchać, tutaj przyjść chociaż nawet na chwilę i posłuchać tego, co starsze pokolenie ma po prostu do powiedzenia tym młodszym pokoleniom. Po części oficjalnej był jeszcze czas na rozmowy i autografy, a także wspólne zdjęcia. Na spotkaniu był także obecny historyk sportu piłkarskiego Zagłębia Lubin, Krzysztof Kostka, a także Józef Bieganowski, założyciel strony Zagłębia Lubin, sekcja boksu na Facebooku. I to już wszystko w dzisiejszym sporcie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.